Słowo Boże mówi, ja wam opowiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Wiele razy czytałem ten werset i któregoś dnia po prostu mi uśnił. Zobaczyłem, że to jest... Że Jezus tu mówi, że czyń to, co przynosi życie, bez względu na to, co o tym będzie sądził ten świat. Czyń to, co przynosi życie. Wiecie, mamona niesprawiedliwości to jest to, co ten świat, ten system, w tym religia, humanizm, to co oni nazywają. Oni tak to nazywają. Ten świat nazywa rzeczy dobrymi i złymi, ale Bóg nie nazywa rzeczy dobrymi i złymi. Bóg nie nazywa rzeczy dobrymi i złymi. On bronił pierwszych ludzi rękami i nogami przed tym, żeby oni się nie dowiedzieli, o co chodzi z dobrem i złem. On tak bardzo chciał, żeby ludzkość nie wiedziała, co to jest dobro i zło. On tak bardzo chciał. On wydał jeden zakaz tym pierwszym ludziom. Powiedział, nie ruszajcie tego drzewa. Nie dotykajcie tego. Diabeł nie reklamował innych drzew. On reklamował to drzewo. Diabeł to pierwszy humanista. On reklamował to drzewo. Dzisiaj ludzie mówią, co jest dobre, a co jest złe. Dzisiaj żyjemy w tym, rodzimy się i żyjemy. A Jezus mówi tak, zyskujcie sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości. Jezus mówi, nie przyglądajcie się na to, co jest dobre lub złe. Patrzcie na to, co niesie życie. Jeśli coś niesie życie, to jest to moje. Pochodzi to ode mnie, bez względu na to, jak ten świat się na to zapatruje. Jeżeli coś niesie życie, to jest ode mnie. Nasza córka, która tam siedzi, nie lubi, jak o niej mówię publicznie. To zdrowy człowiek. Oglądamy często filmy, gdzie proszę, aby nie dzieliła się ich treścią z dziećmi na kościele dziecięcym. Nie polepiej, żeby zapytały dzieci rodziców. Ale nasza córka, ona ogląda często ze mną jakiś film. I ona patrzy dalej. Dalej. Jak spada komuś głowa ścięta mieczem, to padają pytania, czy to ma jakiś głębszy sens. A nie... Czy to ma jakiś głębszy sens? Że spadła ta głowa? Bo może to nie jest takie ważne, że ona spadła. Może to nie jest ta najważniejsza rzecz, na której trzeba się teraz skupić. Tylko co za tym idzie? A może dobro i zło to jest coś, co bez przerwy przysłania oczy ludziom? A może tak właśnie jest? Jezus mówi, zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Nie patrzcie na to, co dobre czy złe. Patrzcie na to, co daje życie. A żeby patrzeć na to, co daje życie, trzeba mieć z Nim głęboką relację. Potężną, głęboką, osobistą relację. Z tym, który jest dawcą życia. Bo wtedy będziesz wiedział, czym jest życie. Ty będziesz rozumiał, czym jest życie. Ty nie będziesz się interesował, co ten system mówi na
na to, co ty myślisz i co ty robisz. Bo ty będziesz wiedział, że niesiesz życie. Niesiesz życie. Niesiesz życie. Niesiesz życie. Wczoraj obejrzałem sobie zagadką film, który co jakiś czas oglądam. Uważam, jeden z najlepszych filmów, jaki się pojawił. Polowanie na Czerwony Październik. Z moim ulubionym aktorem, Seanem Connery. Zawsze chciałem mieć taką brodę jak on. Ale doszedłem do wniosku, że musiałbym mieć też takie włosy jak on. Niestety moja wiara tam nie sięgnęła. Ale po raz kolejny płakałem sobie po cichutku na tym filmie, kiedy widziałem, jak on tym wszystkim zarządza. Widziałem potężnego przywódcę. Potężnego przywódcę, który do końca nie mówił masom ludzi, co zamierza. Powiedział, że nie są w stanie tego złamać. I doprowadził rzecz do końca w sposób profesjonalny, zawodowy. Postawił na życie, zaryzykował wszystko, wziął odpowiedzialność. Kiedy będziesz dzisiaj się modlił, chcę, żebyś przyszedł do Boga i powiedział: Panie Boże, to ostatni dzień tego roku, zaczyna się następny rok. Ja dzisiaj decyduję się, że będę szukał głębiej, bardziej i mocniej Twojej obecności, aby manifestować życie, aby dobro czy zło nie przysłoniło mnie nigdy. Ojcze, ja będę zdobywał przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Nie będę przyglądał się na system tego świata, ale będę patrzył tam, gdzie jest życie. Chcę, żebyś dziś się tak modlił. Chcę, żebyś tak wszedł w nowy rok. Chcę, żebyś w ten sposób zamknął pewien przedział i otworzył nowy przedział. Bóg jest nieskończony. Jeżeli dziś czegoś nie rozumiesz, powiedz: Panie Boże, mój intelekt gdzieś się kończy, ale mój duch jest nieskończony. Ty jesteś Bogiem życia. Ja odwracam swoje oczy od dobra i zła, a kieruję swoje oczy na życie. Ty jesteś potężnym, wielkim Bogiem. Ty mnie prowadź, wywyższony i święty. Jedyny, mocny i mądry. Wielki Jezus. Jezus. Szaka to rolo, to to sobo gojo, rolo, rolo, kabar. Wywyższony. Holy glory, not a prize. Ja oczy mam zamknięte. Niestety wzywa Twoje imię święte. Tak bardzo kocham Ciebie, wszechpotężny Stwórco życia, dobry Panie Boże mój. Kocham Cię. Stop!
Uwielbiamy Cię, Boże naszego zbawienia, Boże życia. My jesteśmy Twoimi naczyniami, poruszaj się. Niech Twoja osoba się porusza pośród nas. Niech Twoja chwała manifestuje się dzisiaj. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje.
Na wieki, na wieki, chwała Cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo, na wieki, na wieki.
Twoje piersi nabrały kształt, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła.
A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem na Tobą poły swoje szaty i nakryłem Twoją nagość. Związałem z Tobą się przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze wieczne, mój wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obłyłem Cię wodą, spłukałem z Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. Wywyższamy Cię, potężny, święty Duch. Wywyższamy Cię, święty Duch. Wywyższamy Cię, święty Duchu. Szakotora lara praes. Ty, który uczyniłeś nas swoją ulubienicą. Szakaturu lirypina lehej. Ty, który zaręczyłeś się z nami przez swoją krew. Szakotry do lokrajny deleris. Szapran delelej. Tero na manio na kwery do penedi seklo. Tero mani preno klos. Ty, pino glorina i darahaj. Wywyższamy Ciebie. Światła dnia, w krzyżach potęgi.
Shaka minera, Lord, in the name of Jesus. Amen.
Przemów teraz w duchu. Przemów. Przemów do kompleksów, do lęków. Przemów do iluzji. Przemów do tego. To diabeł pod różnymi postaciami. Przemów do słabości, do chorób. Nic się nie zatrzyma. Uwielbiamy Cię.
Yeah.
Wtedy cię owiną wokół palca.
wsadzą tylko w kieszeń. Ale kiedy będziesz pielęgnował sobie króla, to diabeł będzie się wycofywał. Najwyższy jest w tobie, potężny jedyny. On cię powołał do królowania. Do królowania. Szemena Lito, Edgarda, Reprise, Kendra, moja prawda jest wieczna, nigdy się nie skończy, Debo, Nebarlare, Debe, Teko, Narama, taki jakim ja byłem, takim ty jesteś dzisiaj, Ketelero, Moro, Mato, Ergle, Debe, Ha, Abnar, Ede, Rotto, Kukunina, Letante, Kadana, Prato, Kondito, Bar, Letino, Kondo, Replando, Da Kira, Nemero, Gitata, Pada, Da Canta, Da Seca, Da Potro, Kono, Da Samea, Trema, Da Trata, Da Taka, Nemera, Koro, Koromedro, Bandere, Dera, Prada, Da Tara, a nie tylko uczyniłem cię królem, ale dałem ci swój tron. Meriano Oriedo, Hiro, Hirona Prady, Saka Tarabai, Horia Saka Lara Prada, Lara Kara, Lara Mara Hakarai.
wystarczająco. Każde z tych pytań jest piekło, a Ty jesteś z nieba. Odważnie mów do ludzi, którzy Cię otaczają. Jesteś jak matka dla swoich. Nie podważaj mów. Nie zadawaj pytań. Po prostu tak się zachowuj. Zachowuj się jak matka. Zdecydowanie. Bez żadnych pytań. Ojciec jest po twojej stronie.
stole, gdzie jest dużo jedzenia. I ty dużo rozmawiasz o tym jedzeniu. Tam jest dużo potraw. Próbujesz różnych potraw i rozmawiasz o nich. Ale jesteś głodna. Jesteś głodna, Monika. On ci teraz powie o jednej rzeczy, którą masz się zająć. On ci teraz mi powie o jednej rzeczy. To jest ta potrawa, którą masz zjeść. Masz się tym zająć. Ta jedna rzecz, to się może wydawało takie banalne. To nie było takie kolorowe jak te inne potrawy, ale to jest to, czym się nasycisz teraz. Od tego zaczniesz. Od tego zaczniesz. I to zahamuje pierwszy głód. Nie bój się tego. Ta jedna rzecz. Inne będą cię kusić, bo już znasz ich smak. Ale powstrzymaj się. Nie mów też o nich. To będzie trudne. To będzie wyzwanie. Ale ta jedna potrawa. Teraz się nią zajmij. Zobaczysz, co się zacznie dziać. Kiedy pierwszy głód zostanie zaspokojony, zaczniesz rosnąć. Jeszcze nie wiesz nawet jak. Ale on ci teraz mówi o tej rzeczy. Nie myśl sobie, że to jest banalna sprawa. Nie spychaj jej. Proszę cię, nie spychaj teraz jej. To jest ta rzecz. To jest Święty Duch. To Święty Duch. Hata samara la madre se quedere le menena e tene barela socorro lo haris e shuane anamara la hakadai de heder e nene mene la hakari dene menere le hakari hakari Miejsce najświętsze.
Masz. Pożegnaj dzisiaj duch niezależności, bo inaczej zgnije w tobie to, co Bóg w ciebie włożył. Jesteś pomocą. Jesteś pomocą. Diabeł ci nawkładał głupot do głowy. Rozumiesz? Nie robię takich rzeczy. Jestem ostatnia. Nie chcę powiedzieć, że jest czas promocji dla ciebie, bo to bzdura. Promocja się rozpoczęła dawno. Wiele razem zaśpiewaliśmy kiedyś. Wyrzekaj się, klękaj. Wyrzekaj się ducha niezależności. Powiedz, wyrzekam się ciebie. Ducha niezależności. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję ci za to, co włożyłeś w niego. Dziękuję ci za jego talenty. Niech jego talenty się pomnażają. Niech będzie pomocą. Niech uwielbia ciebie. Niech rozwija się na maksa to, co w niego włożyłeś. Ja dziękuję ci, że on będzie ubogacał Kościół, że będzie chwalił twoje potężne imię. Ja uwielbiam ciebie, Jezusa. Ja dziękuję ci za to. Ja dziękuję tobie. Uwielbiam ciebie. Dziękuję ci za jego życie, za jego talenty. Uwielbiam ciebie. Uwielbiam ciebie. Dziękuję ci, że Kościół to rozpoznaje. Ja związuję ducha odrzucenia, ducha szczerostwa. Wynoś się z niego życia w imieniu Jezusa. Każda rana zabliźniona przez moc imienia Jezus, krwią Jezusa, diable, będziesz się ślizgał po bliznach w imieniu Jezusa. Nie masz prawa go dotykać, nie masz prawa go oszukiwać. My autorytetem Kościoła pieczętujemy to, co Bóg złożył w nim w imieniu Jezusa. Nie dotkniesz go, duchu kłamliwy, duchu sieroty, duchu głupoty. Trzymaj te bałki. Bierz te bałki i dźwigaj.
Thank you.
Yeah.
Ale to nie każdy to zobaczy. Nie każdy to zobaczy, bo takie skarby są głęboko ukryte. Bóg mówi, bądź odważny w tym, czego pragniesz. Odważnie o tym mów. Nie czekaj, aż ktoś rozpozna. Mów o tym, czego pragniesz. Jesteś skarbem, ale nie każdy to rozpozna, bo to jest ukryte. Mów o tym. Mów o swoich pragnieniach. Mów o tym. Mów też do ludzi. Nie ukrywaj tego. Oni na to czekają. Są tacy, co bardzo czekają.
mój ukochany. Tylko ty, tylko ty. Już na zawsze jesteś mój ukochany. Tylko ty. W każdym kamieniu jest rzeźba.
Powstaje ona wtedy, kiedy usuwa się, a nie kiedy to budowuje. Rzeźby powstają poprzez usuwanie zbędnych kawałków, a nie poprzez dodawanie. Wzrost duchowy nie jest poprzez dodawanie. Wzrost duchowy jest poprzez ujmowanie. Módl się dziś i powiedz: Panie Boże, ja chcę, aby ten kolejny rok to był rok, kiedy będą ze mnie odpadać zbędne kawałki. Każdy najdrobniejszy aspekt cielesności niech odpadnie z mojego życia bez względu na cenę. Duchu Święty, ja się temu poddaję. Ja jestem duchowym człowiekiem. Tak się módl. Ponieważ ciało pożąda przeciwko duchowi. Nie bój się tego. Nie bój się, że coś stracisz. Nie bój się, że coś się straci. Nic się nie straci. Ja tak się modlę od lat. Od lat ze mnie odpadają zbędne kawałki. Rozumiesz? Bezceremonialnie je odkopuję od siebie i to dalej. Jestem duchem. Mam duszę i mieszkam w ciele. Nie jestem cielesnym człowiekiem. Jestem duchem. Powiedz: Boże, ja jestem duchem. Ja jestem duchem. I przyszły rok to będzie rok, w którym będą odpadać zbędne kawałki. A mój wewnętrzny człowiek będzie się manifestował. Mój wewnętrzny człowiek z całą potęgą nieba będzie się manifestował. Niech to będzie zadanie na przyszły rok. Niech to będzie zadanie na przyszły rok. Nie przejmuj się niczym innym. Nie martw się o moc. Jesteś pełen mocy. Czy śpisz? Czy chodzisz? Jesteś pełen mocy. Ale cielesność to twój wróg. Wróg. Hakatara lara mada sakatara lara mahajene. Ojcze, ja modlę się teraz. Ja chcę, Ojcze, aby ludzie w Kościele Mocy, w całym zespole apostolskim Obóz Boży, rozpoczęli kolejny rok, Ojcze, od tego, że podejmą decyzję, Ojcze, o tym, aby zbędne kawałki cielesności odpadały z nich. Duchu Święty, Ty słyszysz ich modlitwy, Ty widzisz ich wiarę. Ojcze, ja poddaję się Tobie też. Ja chcę, Ojcze, aby przyszły rok owocował potężnym manifestem duchowości i degradacją cielesności. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wizytujesz. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to, że jestem duchem. Uwielbiam Cię za to, że mój wewnętrzny człowiek on cały czas się odnawia.
Proszę Cię, Jezus. Wyższa Ciebie królem. Thank you.
Przystańcie, proszę, do ludzi twarzami. Niech niesie życie.
Kładźcie na nich ręce.
Niech podchodzą od razu na scenę. Najpiękniejszy jesteś ty. Niech to będzie proste udzielenie. Proste udzielenie. Aktem wiary. Aktem wiary. Jedyny godzie. Aktem wiary. Pozwalajcie. Najpiękniejszy jesteś ty. Halleluja. Jedyny godzie. Podchodźcie do mnie. Niech chwalą na was ręce. Najpiękniejszy jesteś ty, jedyny godzien czci, jedyny godzien, Jezu. Najpiękniejszy jesteś. W każdym domu rodzice strzegą, dbają i biorą na siebie jako piersi ciosy, które przychodzą z zewnątrz. Rodziców nie trzeba się bać. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. To diabeł nas tam poszukał. My się baliśmy rodziców. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. Thank you.
to ja ich leczyłem. A przecież przyciągałem ich więzami i powrozami ludzkiej miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. I nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Odnalazłeś Chrystusa w duchu. Odnajdź go w drugim człowieku, a będziesz kompletny. Będziesz kompletny. Będziesz kompletny wtedy. Najpierw Chrystus w duchu, a potem Chrystus w drugim człowieku. Bo to przecież Syn Człowieczy.
Możemy się otwierać, iść głębiej dalej w Twoją prawdę, w Twoje serce. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za nowe drzwi. W ekumenie
prawdziwą przyjaźń. Wierzę w to. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, że są otwarte drzwi. Małe drzwi. Ty otworzyłeś i nikt nie zamknął. Ty otworzyłeś. Haka te sere lebo do basa, do tyle teraz. Ty otworzyłeś mi. Córka prowadzi do nieszczęścia. Chciałam coś powiedzieć. Ola, ty masz mikrofon prywatny.